Gargamel Vlog z kanału Gargamel Vlog jest niewinny. Oto dlaczego. Powód pierwszy. Gargamel Vlog wielokrotnie w swoich filmach podkreślał, że jest po stronie kobiet i nie popiera ich przedmiotowego traktowania. Na swoich materiałach pokazał i udowodnił, że jest człowiekiem pełnym godności. Dlaczego miałby to negować, plując swojej kobiecie w twarz i zastraszać ją psychicznie? Materiały dowodowe w sprawie podważają wypowiedź Gargamela, jednak warto zaznaczyć, że Gargamel w tamtym czasie był pod wpływem alkoholu. To nie Gargamel Vlog atakował swoją kobietę, a alkohol. Powód drugi. Gargamel Vlog jest youtuberem. Youtuberzy nie mają uprawnień do znęcania się nad innym człowiekiem. Jakim prawem Gargamel Vlog miałby znęcać się nad kobietą, skoro jest youtuberem? Powód trzeci. Gargamel Vlog przez swoje filmy osiągnął sławę i pieniądze. Pomyślcie o tym. Mieć sławę i pieniądze i napastować przy tym psychicznie kobietę? Gargamel Vlog nie mógłby czegoś takiego zrobić, mimo tego, że wkradł się do mieszkania swojej dziewczyny, napluł jej w twarz i zdemolował mieszkanie. Gargamel Vlog jest niewinny.